dobry moi drodzy, zaczynamy kolejny dzień naszych wakacji. Wczoraj przeskoczyliśmy jeden dzień, dlatego że nic się tak naprawdę nie działo. Cały dzień odpoczywaliśmy. Leżeliśmy trochę na plaży, to był jakiś wspólny obiadek. Jedliśmy wczoraj w domu z rodzinką, w domu Danieli. Także praktycznie nic się nie działo, więc stwierdziłam, że dobra, nie będę nagrywać. Ale dzisiaj jest 6 sierpnia, czyli święto Salvatore. Imieniny Salvatore. A ponieważ my mamy ich kilka w rodzinie, to dziś wieczorem będziemy świętować i wybieramy się całą rodziną w miejsce, które już doskonale znamy, ale w miejsce, do którego zażyczył sobie, żebyśmy pojechali Salvatore, czyli mąż Danieli, i będziemy tam spędzać wieczorem wspólnie czas. A dzisiaj relaks na plaży. Słuchajcie, morze jest przepiękne, spokojne, temperatura już pokazuje, jest godzina chyba 9:30, koło 10, temperatura już pokazuje, że jest 28 stopni. Na razie na plaży jeszcze nie ma Włochów, bo to nie jest ta godzina. Włosi przychodzą na plaży gdzieś koło 11, 12. Także jest relaks, spokój. To, co tygryski lubią najbardziej, czyli ja, niekoniecznie Massimo. Także zaczynamy kolejny dzień. To ja. Czy wy to widzicie? Jaka jest cudowna woda. Ciepła w dodatku. Żyć nie umierać. To się nazywają wakacje. Słuchajcie, powiedzmy, że wróciliśmy z plaży, bo ja oczywiście jak zwykle wróciłam pierwsza, już się wykąpałam, pomału się wyszykowałam. Zaraz przyjdzie reszta rodziny, będzie się szykować. Tutaj niestety w mieszkaniu Danieli mamy tylko jedną łazienkę, a jest nas 7 osób, więc musimy się po prostu, wiecie, szykować na, jak to mówią, turni. Czyli po kolei, jest kolejka do łazienki. Ale co chciałam wam powiedzieć, dostałam dzisiaj bardzo fajne pytanie na Instagramie odnośnie tego, czy ja tutaj, będąc we Włoszech na wakacjach, cały czas pilnuję tych moich codziennych rytuałów. Czyli wstaję wcześnie, czytam książkę, biorę suplementy, ćwiczę, medytuję. O wszystkim pamiętam w ciągu dnia, czy zawsze zabieram ze sobą wszystkie suplementy, czy jestem aktywna, czy jest ten ruch w ciągu dnia i tak dalej. I powiem wam, że tutaj wśród Włochów to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, bo u nas, dla nas praktycznie zmienia się, znaczy życie wywraca się do góry nogami, że tak powiem. Ten styl życia tutaj, jak to wszystko tutaj wygląda, jest zupełnie, zupełnie inne. Zaczynając od tego, że my chodzimy bardzo późno spać. A wczoraj na przykład poszliśmy spać o godzinie 1:00, więc to jest jeszcze taki czas w miarę, ale przedwczoraj poszliśmy spać prawie o 4:00 i wygląda na to, jest w tej chwili godzina 20:00, zanim reszta rodziny się wyszykuje, zanim się zbierzemy i pojedziemy do restauracji, to pewnie gdzieś będziemy jeść koło godziny 11:00, jak nie 12:00, i wrócimy do domu pewnie gdzieś koło 3:00, 4:00 nad ranem. Więc jak ktoś może sobie wyobrazić to, że ja o godzinie 5:30 wstanę i będę praktykować moje codzienne rytuały? No po prostu, słuchajcie, nie ma takiej w ogóle opcji, nie ma takiej szansy. Więc tutaj całkowicie zmienia się to życie, ten tryb taki dzienny, czyli późno wstajemy, późno chodzimy spać. W związku z tym też nie jest to po prostu do ogarnięcia. I mimo wszystko ja zawsze, wyjeżdżając, zabieram ze sobą wszystkie moje suplementy i staram się wszystkiego dokładnie pilnować. Oczywiście one są też ograniczone, bo nie jestem w stanie zabrać wszystkiej, całej szafki ze sobą, że tak powiem, ale biorę to, co jest dla mnie najważniejsze w tym czasie i mam takie suplementy, które no myślę, że może jutro Wam pokażę, co i jak, które tym razem ze sobą zabrałam. I oczywiście pilnuję się tego, żeby te suplementy zawsze były. Rano jak wstaję jest woda, nawadniam się, później, dopiero później robię sobie kawę i biorę suplementy i tak dalej. Natomiast nie mam tutaj kompletnie czasu na to, żeby ćwiczyć, żeby medytować, no nie wiem co jeszcze. Wszystkich z takich moich robić czynności, takie te ćwiczenia oddechowe, które też robię codziennie. Nie mam takiej możliwości, bo tu jest tak, wstajesz rano, ogarniasz się, idziesz na plażę. Po drodze jeszcze trzeba kupić panini, czyli bułki, trzeba zrobić to, zabrać to do domu, potem wyjść, idziemy na plażę. Siedzimy cały dzień na plaży. Z plaży wracamy do domu, trzeba się ogarnąć, przygotować. No i widzicie, jest albo gdzieś wychodzimy, albo jesteśmy tutaj na miejscu, tak jak wczoraj, a jak jesteśmy na miejscu, to jest gotowanie, sprzątanie i 10 000 różnych czynności. Więc no, automatycznie nie ma jak tego zrobić, ale to, że ja nie ćwiczę, tak jak ćwiczę w domu, czy medytuję, czy robię ćwiczenia oddechowe, nie zwalnia mnie od tego, żeby nie było kompletnie żadnej aktywności. Więc ja staram się tutaj sporo chodzić, wyciągam na te spacery oczywiście Massimo, chodzę bardzo dużo po plaży, czyli wiecie, robię sobie takie rundki po plaży, przy morzu, w jedną, drugą stronę, żeby też bardzo dużo chodzić. No i oczywiście pływam w morzu. Dla mnie to jest z jednej strony przyjemność, a z drugiej strony bardzo ważne, a z trzeciej jest tak gorąco, że siedzieć cały dzień pod parasolem, na leżaku, plackiem, bez ruszania się, to jest w ogóle dla mnie jakiś totalny absurd. Do tej wody muszę wchodzić, żeby się schłodzić. Chociaż woda ma i tak dosyć wysoką, słuchajcie, temperaturę, jak na wodę, jest naprawdę cieplusieńka, ale mimo wszystko schodzi się do tej wody, później się wraca, po jakichś 15-20 minutach znowu się idzie do tej wody, trochę się popływa, posiedzi w wodzie, z powrotem wraca i tak to wygląda, więc gdzieś niby jakaś aktywność jest, ale oczywiście nie jest to też taka aktywność, jak jest w domu. Natomiast podjęłam dzisiaj decyzję, że od września wracam na siłownię z powrotem. Po prostu, słuchajcie, mam takie wrażenie, że fakt, tutaj się bardzo dużo je, to jedzenie ma bardzo duże znaczenie i jakość tego jedzenia ma bardzo duże znaczenie, ale po prostu się dużo je. Włosi uwielbiają jeść, Neapolitańczycy uwielbiają jeść, a w ogóle rodzina mojego Massimo to już w ogóle totalnie, słuchajcie. A jeszcze to nie jest tylko tak, że wiecie, my pójdziemy do restauracji, zjemy w restauracji i koniec. Nie, później jest spacerek, to idziemy na lody, to idziemy na jakiś sernik, to idziemy na jakieś słodkości, to idziemy na jakieś canolo. Potem jeszcze kończymy gdzieś w jakimś barze, tam też oczywiście coś się pojawia. Tego jedzenia jest po prostu cała masa. Więc mówię dzisiaj do Massimo, wiesz co, wrócimy do Polski, zapisuję się z powrotem na siłownię. Już nawet nie chodzi o spalenie tego, bo ja nie mam tendencji do tycia i jestem też osobą, która stara się pilnować porcji tych posiłków i bardzo często, słuchajcie, nawet jak wychodzimy tak późno wieczorem na kolację, to ja nie jestem w stanie jeść. Dla mnie to już jest za późno. Jedzenie o godzinie 12 to jest w ogóle jakaś makabra. Dla mnie, ja mam już zamknięty, że tak powiem, żołądek i nie jestem w stanie się skoncentrować na tym, żeby zjeść, już nie mówiąc o tym, że nawet nie czuję głodu. A parę razy zdarzyło mi się, że zjadłam. Czekajcie. Dobra, słuchajcie, muszę kończyć, bo wróciła rodzinka, także zbieramy się, organizujemy. Do tego tematu pewnie jeszcze wrócę i opowiem Wam co i jak, ale o, widzicie, jest Daniela, więc ja już mogę się, o, proszę bardzo, ja już mogę się pomału zwijać. I będziemy się szykować, pokażę Wam, gdzie dzisiaj będziemy jeść, co będziemy jeść, jak zwykle będzie tego bardzo dużo. Także lecimy dalej z tym vlogiem. No dobra, patrzcie, jeszcze przed wyjazdem na kolację, co my tutaj mamy za słodkości imieninowe, no bo tak jak wspomniałam, dzisiaj są imieniny Salvatore. Ale to jest dobre. I'm thinking you for me, isn't it my birthday yet? Cause I gotta say, you're looking like a gift for me, wrapped up nice and neat, baby. Get in my way now, don't be shy, we'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy, cause I got this list of my favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door locked. Feel like everything that has a cherry on top. Get on my list of the things I love, love, love. You could be the one I trust. Pomyślałam sobie, że podzielę się dzisiaj z wami takim tematem, o który czasami dostaję pytania, w związku z którym dostaję czasami pytania, a mianowicie gniazdka, przejściówki, adaptery we Włoszech. To jest, myślę, że istotny temat, bo jeśli zabieracie ze sobą sprzęty, na przykład ja tutaj mam akurat moją suszarkę Dysona, to warto wiedzieć, że taki adapter jednak będzie dla was bardzo, bardzo pomocny i warto go ze sobą mieć. Mimo tego, że podobno już w większości hoteli czy różnych ośrodków wypoczynkowych, turystycznych we Włoszech są tak zwane europejskie gniazdka, to niestety tu, gdzie jest jeszcze stare budownictwo, albo jeśli będziecie zatrzymywać się na przykład w jakimś starym hotelu, w jakimś domu, czy będziecie wynajmować mieszkanie z Airbnb, może się zdarzyć, że, uwaga, pojawią się właśnie, zobaczcie, takie gniazdka. Widzicie to? Tak, to są właśnie te stare gniazdka, które jeszcze gdzieś, gdzieniegdzie można znaleźć we Włoszech, szczególnie tutaj na południu. I teraz pojawia się problem, bo zobaczcie te wtyki tutaj. Ja nie wiem, jak to się fachowo nazywa, więc musicie mi to wybaczyć, że nie będę wam tutaj mówić językiem elektryka i wyjaśniać co i jak. Te wtyki, o, na przykład z Dysona, kompletnie nie zmieszczą się do takiego gniazdka. One mi tutaj totalnie, słuchajcie, nie wejdą, więc musi być właśnie taki adapter, dzięki czemu, może ja to tak wam zobrazuję, zobaczcie, te wtyki tutaj są cieńsze niż te. Tu już nawet nie chodzi o to, że one są na 3, bo jeżeli ta wtyczka tutaj w waszych sprzętach będzie miała tutaj te bodźce, te wystające cienkie, to ona wam wejdzie do takiego gniazdka starego. Nawet jeżeli mamy tutaj wejście na 3, ale jeżeli będzie taka jak właśnie ta z Dysona, to no sorry, zabraliście ze sobą sprzęt, którego używać nie będziecie mogli. I teraz moja wskazówka dla was, myślę, że ona jest chyba taka najbardziej istotna w tym wszystkim, czyli oprócz tego, że zabieracie ze sobą jakiś sprzęt do Włoch i szukacie adaptera, który jest specjalnie przystosowany na włoskie gniazdka, to uwaga, zaopatrzcie się w taki adapter w Polsce. Nie wiem, gdzieś online, gdzieś w jakimś sklepie elektrycznym, czy na przykład na lotnisku, ale zróbcie to wcześniej, bo jak przyjedziecie do Włoch i będziecie próbowali sobie kupić tutaj na miejscu adapter, to możecie mieć z tym problem, dlatego że supermarkety bardzo rzadko coś takiego mają w ofercie, można znaleźć, ale nie we wszystkich. Mniejsze sklepy raczej nie, chyba że wejdziecie do sklepu typowo elektrycznego, z takimi rzeczami elektrycznymi, to tam na pewno taki adapter dostaniecie, ale z naszego doświadczenia nie kupicie też takiego adaptera na żadnej stacji benzynowej, w tym również na autostradach. W ogóle nie ma szans, żebyście gdzieś na autostradzie, na stacji benzynowej coś takiego kupili. Jest cała masa różnych gadżetów do telefonów, a właśnie takich adapterów nie ma. Sprawdziliśmy to teraz na trasie. Na szczęście ja tutaj po przyjeździe, znaczy ja miałam ze sobą jeden taki adapter, ale już uprzedziłam Danielę, żeby mi też kupiła jeden, który będzie mi potrzebny, w razie czego, więc miałam też porównanie i wiedziałam co i jak, ale sprawdzaliśmy specjalnie na stacjach benzynowych, jak jechaliśmy na trasie i uwierzcie mi, nigdzie nie ma, nieważne czy to jest Autogrill, czy to jest Emi, czy to jest Sarni, nie ma, po prostu oni czegoś takiego nie sprzedają, więc warto mieć taki adapter ze sobą, zanim wlecicie do Włoch, żebyście nie mieli dziwnego zaskoczenia, że jak to? Te gniazdka są jakieś inne? Dyson mi tutaj nie wchodzi? Albo nie wiem, ładowarka z iPhone'a? No, sprzęt za tyle kasy, a do gniazdka się nie mieści. No wiecie, o co mi chodzi, żartuję sobie teraz oczywiście. Ale tak chciałam wam o tym powiedzieć, bo myślę, że to jest ważne właśnie w kontekście takich wyjazdów, szczególnie do Włoch i takich różnych ciekawostek i tematów, o które mnie pytacie. Time looping in the blurry lights. Get in my way now, don't be shy. We'll be here dancing day and night. Get in my groove now, don't be shy. Cause I got the system of favorite things. You could be the part where it all begins. You could be the first and the second and the third and the rest of it. You could be one of the things I love. Sunday morning breakfast with my bedroom door.